Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Rojem Him w Stellaris. Tak więc ostatnio wdaliśmy się tutaj w wojnę na flance, no ale okazało się, że nie mają dalej przylecieć. Tu jest ślepy zaułek. To są jakieś dziwne tutaj obszary, które będziemy mogli z czasem przejąć. No, ale nie do końca poszło tak, jak miało to iść. Z zajęciem ostatniej części czekamy na zbudowanie tutaj pewnej rzeczy. Zaraz zobaczmy, jaki jest etap budowy, ponieważ liczę, że uda nam się troszkę oszukać system i mieć dwie takie same rzeczy, tylko że jakoś tak strasznie wolno te prace tutaj idą. Co byśmy mogli w międzyczasie porobić, bo też nie chcę jakoś się spowalniać naszych tutaj celów i osiągnięć. Moglibyśmy zacząć chyba czyścić z tego dziadostwa, jednak nasze floty to po prostu eksterminują, nie ukrywajmy tego. Okej, okay. Potrzebowalibyśmy wtedy też statku badawczego, tylko że on jest zajęty tutaj, a w sumie to mogę tam później się tym zająć, na razie niech przyleci tutaj. I statki konstrukcyjne. A, bo tutaj będziemy autostradę budować. Praktycznie. O, limity dowodzenia rosną, czyli niedługo będziemy kolejne jednostki dorzucać. Ciekawe, czy to jest potrzebne, wątpię, no ale... Okej. Okay. Czyli co dalej? No dalej zwiększamy po prostu nasze siły. Czy można by dorzucić tytana? Można by dorzucić tytana. I dorzućmy parę korwetek. Oczywiście cyk, lecimy z koksem. Tu już... O, też może... Nie, już nie można więcej tytanów. To może krążownik potomstwa. Te dwa pancerniki. Też lecimy. Tutaj to nie wiem, dlaczego nie można nic dodać. A, bo mamy przekroczone limity. Już. Okej. Czyli trzeba by w ten sposób to ugryźć. Dobra. Czyli kolejny etap do zbrajania rusza. Trochę będziemy przekraczać pewną limity floty, no ale nie do końca się to zamierzam przejmować. Dobra. Ło, tu już mamy dużo przebadanych resztek, zakładam. To niech podleci tutaj. No i oczywiście gigantyczne inwestycje. Przejmowanie nowych światów praktycznie. Tak, tu nie możemy, bo nie chcemy sprowokować starożytnych, więc tam trochę staramy się tego nie robić. Tu wszędzie prace praktycznie wrą, jeżeli chodzi o terraformację. Mnie czynnego przywódcę kogo? Admirała. Czyli jak będzie kolejna flota, to będzie potrzebny. Technology conceived.
i kończymy to. No i będzie pytanie. Ostatni to będzie pytanie, czy bierzemy kryzys, czy nie. Bo... No... Ja zrobię dyskusję, w sensie głosowanie na... No, to jakoś mi nie pasuje do roju. Mistrzostwo budowania. Dni w próżni też średnio. To mogłoby pasować, bo chcemy no, stać się supermocarstwem, więc moglibyśmy mieć takie ambicje. To też jest takie dosyć... Mistrzostwo zadań w próżni, to na pewno nie, to też nie. Tu jedną wizję jeszcze też bym widział. Roszczeń tak nie robimy. To tak mówię. No mam dylemat. Co tu zrobić? Czy jedną wizję, czy jednak wiedzę po prostu? Nie, weźmy w to. Mam nadzieję, że niczego nie blokuje. Bo będziemy się chcieli rozprawić z tymi upadłymi imperiami, których trochę wokół nas jest. Zwłaszcza to chcemy zlikwidować, jednak, no jak widzicie, to jest potęga. To buduje, czy nie? W ogóle by nie było w ogóle postępu. Zresztą już tutaj lata i skubie, więc może bez jakiś postęp. Technology conceived. Dobra. Połączymy nasze siły desantowe, jakby co. To chyba więcej też nie potrzebujemy. Przerzućmy to już tutaj, bo będziemy chcieli również oczywiście tego dziadostwa się tutaj pozbyć, jak tylko się zakończy rozejm. To są kolejne światy do terraformowania. Dobrze. Sprzedajmy trochę. Skąd my to zgarniamy? Nie wiem. Musimy mieć jakieś planety, które są nie do końca nasze, nie wiem. Nasza populacja nie powinna w ogóle tego wytwarzać, tak szczerze mówiąc. Inny upgrade'ik. Nawet nie 30% tego, jacy będziemy. Chyba sobie podniesiemy limit marynarki. Tu byśmy zrobili podmiankę, czyli na pewno... Gdzie to jest?
Zrobimy tego. Tego właśnie. Energia? Chyba nie, chyba energia tu się bardziej przyda niż wydobycie, czyli zrobimy w ten sposób. No, i przerzucimy tu paru typków. Tylko skąd i kogo? Powiedzmy, może być tak. Tu praca w re. No tak, tu brak pewnych rzeczy, niestety, ale to zaraz się ogarnie. Może trochę przyspieszymy. No dobra, tu możemy jeden zrobić dla górnictwa. A, tylko też tu. Przydałoby się w ten sposób też zrobić. I może jakieś stacje orbitalne kolejne? Przyzwoity świat generatorów, tylko tu nie mam kto pracować, ale przyszłościowo powiedzmy. Ogarnijmy tą. Okej. Energii nigdy nie za dużo. Więcej światów roju. Statek badawczy powinien być, tylko nie. A już jest tu. Dobra, czyli ty wlecisz za tą i zaczniesz tego wszystkiego pozbywać. Też to ulepszymy. Będziemy na orbitach robić to, co da nam większy potencjał, jeśli chodzi o floty.
Hostile swarm engaged. Zdrają się z tym. O, nawet jakieś resztówki zostają po wrogach tutaj. Tylko niestety one czasami tak zostają na widoku, że człowiek nie wie, czy są do zasiedlenia, czy już były ogarnięte. Our construction is complete. Dobrze. O, tu jest coś więcej tego. Technology conceived. Hostile swarm engaged. Świat hutniczy. Oj, sorki, telefon. Dobra, tu gramy dalej. Czyli tak, teraz przesuwają się te siły. O, nawet już się przesunęły. Okej. Co byśmy tutaj chcieli? Chyba więcej jedności, chociaż nie, to też jest trochę niepotrzebne. Agresja. Ale tak szybko się ogarnie. O, nasze floty już w miarę się tutaj też poogarniały. Za rok wojna, czyli za rok skończymy tutaj sprawę. Uzupełniliśmy już trochę floty o nowe jednostki. Tu badamy. Zaraz też ruszymy dalej z projektami terraformacyjnymi. Boże, ile tu tego wszystkiego? O, to jest może potencjalnie badawczy. Zdecydowanie wolę, że byłby badawczy. Tylko też tak nie może być, bo tu potrzebujemy trochę mieszkań zawsze. Gdzie jest ta szpica? Tu. I to. Tu jest bardziej wydobywczy. Agenda available. Pustki wszędzie, kurde, tu mamy miejsce na, nie wiem, setki nowych ludzi do zamieszkania. No niestety w naszym przypadku nie można się bawić w, no, jak oni się nazywają, w roboty.
Zastanawiam się, czy go nie zwolnić, żeby nie mieć tego nadmiaru, bo tak zrobimy. O, tylko to nic nie dało. Czasami nie rozumiem, jak to działa, no ale mniejsza z tym. Nadwyżka jednego to nie jest problem. Tylko szkoda, żeśmy tam tego się pozbyli, jeśli to nic nie zmieniło. Our special project is complete. Tak, chcemy się nauczyć, jak wydobywać więcej, powiedzmy, jakiejś rudy czy czegoś tam w kosmosie. Badamy dalej. We sense spaceborne life. Our special project is complete. Jakby dwa rodzaje tych dronów, z tego co rozumiem. O, to jest bardzo dobre. Nie, to jeden raz, ale to też jest. Odpowiada mi to wszystko. I wojna się stała znów możliwa, czyli. Oczywiście ruszamy na nich od razu. Nie ma co się bawić. W sumie jako tu się na razie nie mogę zdobyć do tego ataku. Bo czekamy na coś innego, to ruszymy się tu i zniszczymy wszystko. Teraz tu zacznijmy terraformację. Crushing a hostile hive. No to jest po prostu egzekucja. W zasadzie, że przylecieliśmy i zrobiliśmy porządek. Naukowiec po prostu generuje trochę dodatkowych punkcików badań. Negatywne cechy też się pojawiają. Gigantyczny okręt wojenny, lotniskowiec do składania statków na orbicie. Może być. Górnicze? Nie, trzeba się nie są światy górnicze tworzyć. Zbadaj. Our void hive is under attack. Buduje to opornie przez wieki, ale buduje. Our void hive is under attack. Hostile swarm engaged.
Void Hive is under attack. No, jak zniszczymy kiedyś tych starożytnych, to znaczy największa wojna to będzie tu z tym sojuszem, bo tu jest sojusz taki dosyć potężny. Trzeba to mocno przemyśleć, jak to wszystko zorganizować. To jest sporo. I trzeba było potem zeżrzeć po prostu, byśmy to zajęli, więc nie wiem, czy lepiej ich nie rozwalić jednak tym promieniem. Gdzie jest nasz niszczyciel światła? Się strasznie guzdra. Naprawdę. Można by któryś statek badawczy tutaj. No to akurat może nie, ale... bo tu jest coś do przebadania. Najprędzej stąd by się opłacało podskoczyć. No to bym bardziej widział kolejne energetyki, bo no to się bardziej przydaje. Mamy tu bagienko i mamy chyba pyły. Tak. Czyli zróbmy tą. Zróbmy tą. Na razie pomyślimy co dalej. Później. Mamy nadmiar stopów. Czy wszystkie floty są zmaksowane? Gdzie to jest? Jedna nie. A nie wiem, czy leci coś, czy tytan się jeszcze nie zbudował? Mógł się nie zbudować jeszcze tytan. Tu dwóch brakuje, tu dwóch brakuje. Okej. Na razie powiedzmy trochę stworzymy nowych różnych korwetek, wszystkiego po trochu na razie, a potem zobaczymy czego dodamy. Okej. Tu sobie pozwolę przerzucić trochę statków konstrukcyjnych, tak żeby przyspieszyć tu ogarnianie tego. No, ale inni też coś tu budują. O, zaraz doleci. Czemu to na razie nam się zwyczajnie nie spieszy takimi wielkimi podbojami. Okej, to trzeba wszystko wysiudać.
W sumie kolejny świat żywnościowy może. Na pewno nie chcę hutniczego tutaj. O dobra, pójdźmy w żywnościowy. Okej, bo troszkę spadło, chyba nawet ze 200 spadło. To oczywiście moglibyśmy więcej podbijać, ale myślę, że to i tak rośniemy na potęgę, jeżeli chodzi o naszą siłę tutaj. Our void hive is under attack. We have assimilated knowledge. A new nest is born. Ale tu będzie mikrowania tymi planetami, bo my z 200 możemy. Pozwolę sobie zwiększyć potencjał. To nie jest w sumie złe. Dajmy tą rafinerię małogawicową. Prawda wydajne. Okej, to się ogarnęło wreszcie. Co tu było, bo to też chcemy teraz zająć, czy teraz, no, wkrótce. Teraz już nie musimy tego przeciągać. Będzie też trzeba ich przysmażyć naszą latającą fortecą, gwiazdą śmierci, taką mogę powiedzieć. Tu trzeba 3 strzały oddać, potem tam polecimy. Czyli jeden poszedł. Our void hive is under attack. Our construction is complete. W sumie nic to specjalnie nie interesuje. Our void hive is under attack. A, ten już przybadał. Zróbmy tu porządki. A ty chyba stąd przyleciałeś. Czy nie mamy tak, żeby móc dwie konstrukcje budować na raz? No właśnie, bo tam jest subsydia, więc to nie jest aż tak dobrze, jakby się mogło wydawać. Musimy
to zrobić, gdybyśmy mieli jeszcze więcej, to nie potrzeba. Nie, nie mamy tego, co byśmy chcieli, czyli żeby móc dwie na raz budować konstrukcję. No ale myślę, że dzisiaj poczyniliśmy duże postępy, jeżeli chodzi o przejmowanie tu wszystkiego w okolicy. Technology conceived. Starożytne bajery niby są dobre, no ale i tak nie mamy. Czy mamy? No moglibyśmy iść używanie tego, żeby to było tą reliktami płacić. Po prostu troszkę wiedzy zdobądźmy. Tu pod samą stolicą mamy braki naszej super szybkich łącz. To chyba tu się ogarnęło. Our construction is complete. No, liczba planet rośnie zastraszająco. Upgrade'ujmy jak można. Między odcinkami chyba sobie przejrzę tak wszystkie planety dogłębniej. To można by co? Średnio to potrzebne. Mamy naszego dużego chłopca. Okej. Czy zaraz tu życie przestanie istnieć? We sense spaceborne life. Our void hive is under attack. Technology conceived. Mega konstrukcji i tak nie bardzo możemy wykorzystać. Our space hive is lost. Technology conceived. Czy ktoś na nas zaatakował? Nie, chyba. Badania socjologiczne. To jest nawet całkiem niezłe, te dalekosiężne rakiety bombardujące. Our hive is under attack. A, bo oni tu próbują wyprodukować ciągle. Technology conceived. Poszło. Żywej duszy tu. A tu oczywiście będziemy mogli rozpocząć
pracę, czyli tak. To od razu przyjmiemy, co prawda. Jest trochę toksyczne po naszym bombardowaniu, ale nasza nacja jest odporna, przeżyje w takich warunkach. Dobrze. Kurde, to jest bas. No sobie to była jego stołeczna prowincja. A, bo tu coś się tam wbiło. Nie wiem, skąd oni się tu wzięli. Kolonkolwiek się tam wzięli, to zaraz ich nie będzie. A, bo oni skorzystali z tego punktu do skoku. Okej. Okay. Pożałują. Dobra, bezczynny admirał. Chyba wiadomo, gdzie pójdzie, tylko gdzie on tu jest, tu. No, w następnych odcinkach się zbliżamy do większej jakiejś konfrontacji, bo na razie te wojny to są takie troszkę zabawa, a nie wojna. A my jako tako się głównie skupiamy na tym, żeby no, rozwijać się tym wszystkim tutaj. A, to jest nowa flota. Nie wiem, czy za dużo tych jednostek znanych potomstwa tam nie wyrzuciłem. Bo mogą się blokować nawzajem, być może jest wykończony już jakby limit, a dalej tego nie widziałem. Technology conceived. No kurde. Szybko się ogarniamy, dobra, zbadajmy jakieś takie tanie, szybkie technologie. Po co nam ksenomorfy, jak nasza własna piechota to potwory małe? Kuleczka już pędzi ich dobić. Jaki jest układ sił między nami a nimi? Są one słabsi. No, być może to będzie następny cel. Our void hive is under attack. Our space hive is lost. O kurde, tu się coś źle dzieje, czy źle. Już ich rozbiliśmy, ale sam fakt. Zwiększą te systemy obronne. A, i jeszcze tu. Pobawmy się naszym behemotem, jak on wygląda. Fajnie wygląda, powiem szczerze. Albo w sumie nie, pójść chociaż... Kryształy. Chyba lepsze rzecz tu. Jakoś tak nie przemawiają do mnie te starożytne
Okej, tu masa samolocików. I masa działek. Jedno działo plazmowe. W sumie... ja bym tak zostawił. A, tu byśmy chyba zmienili trochę, bo poza wzmacniaczami osłon na pewno bym chciał przycelowanie. Ten drugi rodzaj wzmacniacza osłon. I może lotny pancerz reaktywny. Okej. No, mi się teraz ganiać z nimi. Technology conceived. Najpierw zróbmy to szybko, możemy ogarnąć. Potęga. Our void hive is under attack. Dobrze. No, tak jak myślałem. Na razie starczy. Our space hive is lost. No i dopadniemy dziada. Ło, to była egzekucja. Ostrzał. Zniszczymy tą planetę i tu zawrzemy pokój i szykujemy się na zniszczenie tych starożytnych. No a potem zobaczymy kto dalej, bo tu zaczyna się robić bałagan, jeżeli chodzi o kolejnych sąsiadów. O, większy limit. Nie wiem, czy z niego korzystać, bo potem zmieni się admirał i to się wszystko rozpiździ. Za przeproszeniem. A new nest is born. No, po prostu trzeba było ją od zera tak naprawdę odzyskać, nazwijmy to. Nie wiem, czy tak naprawdę, jak już jest otwarte to przejście, to w ogóle warto te bramy L robić. No, 25 to jest jedna z większych planet. No i bawimy się w dalsze zasiedlanie. Energia. Energii nigdy nie za dużo, chociaż mówię, żarcie też zaczyna ubywać. Thank you.
No, teraz się pozbędziemy tego. Będziemy mieli dwa. Pięknie. No i teraz trzeba zebrać gdzieś naszą flotę do kolejnej rundy. Gdzie są główne siły tych starożytnych? Nie widzę ich w ogóle. Czy mają jakieś wojny? Mają. Ciekawe. Kurde, może by się bardziej opłacało tu uderzyć. To trzeba byłoby zobaczyć, ile wojen mielibyśmy, powiedzmy, przy okazji, gdybyśmy tu z nimi dalej. Czyli znów z odległymi cywilizacjami. Ale chyba też tu. Oni też mogli mieć problem do nas dotrzeć. Kurde. Korci mnie trochę. Tutaj taki straszny bałagan się z nią zrobi, a tu inna ekipa jest z kolei. Zaczęlibyśmy tą wojnę tylko praktycznie, żeby zdobyć tą. I nie wiem, czy jednak bardziej się nie opłaca na starożytnych uderzyć. Chyba się bardziej opłaca. W przypadku starożytnych nie będziemy raczej niszczyć planet, bo tu mogą być ciekawe struktury, na których nam będzie zależało. Przykład tam nie, ale na niektórych planetach są. Ty musisz to tu jeszcze uprzątnąć. Jest to inwestować naprawdę, jakbyśmy chcieli. Technology conceived. No, stacje można też wszystkie ulepszyć teoretycznie. Też trochę między odcinkami zrobię, bo to jest masa przeglądania upierdliwego. Zmniejszmy koszty utrzymania. To jest dawno zamieszkana. Będzie trzeba opracować to, co usuwa negatywne cechy, bo nazbierało nam się ich w cholerę. Przesadam. Takie miałem wrażenie, bo ciągle jakieś komunikaty miałem w tym temacie.
is under attack. Our military hive is lost. Co by nas zaatakowali? Tu. Takie buty. No nie, trzeba tą wojnę zakończyć, bo nam. No chociaż nie, ona jest upierdliwa. Byśmy tu gdzieś mieli skakać, to trochę nie ma jak. Oni się oczywiście zgodzą. Dokładnie, na razie. Dobrze powiedziane. Dzisiaj ile planu się terraformuje? To wszystko przyszłe zasoby, siły naszego państwa. To jest mało rozwinięta planeta po prostu. Myślę, że nie ma co przyciągać tego. Możemy też już nie przejmować się sytuacją tutaj, czyli od razu. A, nie można świętego świata. No nie problem, bo to te światy gajańskie też są bardzo zacne. Połączone floty naprzód. Crushing a hostile hive. No tu i po prostu miażdżymy. Okej, tu nie ma za wielu rzeczy, w sumie nie ma tam niczego prawie. Czyli spróbujmy to zdesantować po prostu jednak. Chyba będziemy wszystko zdesantować, no bo mówię, z kolei nie chcę też potracić pewnych rzeczy. Opór jest symboliczny. Super, zro, przyda się do wydobycia. No i nasza praca w re. Dobra, załatwmy to, żeby tu nie było problemu. A, bo są dwa stary. Czemu tak się dziwnie zachowują? Hostile swarm engaged.
A new nest is born. Gdzie to jest? Można by chemiczny kolejny zrobić. Our void hive is under attack. No, i właśnie. Nie boimy się nikogo. Niech próbują. No właśnie, to chcemy zabrać im w pełni całe, nazwijmy to. Są trzy planety, wszystkie dobrze brane. Planetary infestation begun. Our construction is complete. Our construction is complete. Może terraformacja. I chyba zostanie górniczy i tyle. Czy jakieś resztki są? No i czas rozpocząć robotę. Ciężką, twierdliwą. O, szybko to. Zero opanowaliśmy. O, to jest ostatnia ambicja. Kurde, no będzie ważny mecz, a decydować będziemy. Co robimy? Nawet jakieś straty się tutaj wdarły. Zauważalne. Jednak te bazy starożytne się dobrze broniły. Czyli tak, tu. Dziursko, czyli od razu zaczniemy upgrade'ować. Na razie wszystko działa tak samo siłą rozpędu. Jak będziemy musieli się tym wszystkim zajmować, to będzie zabawa. Crushing a hostile hive.
inwazja. Na razie idzie dobrze. Ściągnijmy trochę wsparcia. Przerażające, jakie tam rezerwy, że to nie zaludniamy nawet 20% naszych potencjałów. Enemy nest taken. Okej. Kolejna taka baza, nie do ruszenia prawie. Okej, czyli niestety już wiem, że nie warto się w to bawić, przejmowanie, ponieważ i tak te wszystkie unikatowe technologie przepadają w przypadku bycia rojem. Czy po prostu ich usmażymy? Trochę smutno. W ogóle do buntu pewnie dojdzie. No, przynajmniej to jest spora szansa, niestety. Dobra. Mikroplanety. O, mamy też trochę, widzę, tych dawnych jeszcze obywateli. Dobra, na tym kończymy. Czyli tak, w następnym odcinku skończymy na pewno starożytnych. No i mnie trzeba pomyśleć, czy tu, bo ci naprawdę aż się proszą, żeby się w nich wbić. No ale mają sporo przyjaciół. Najgorzej, że tych tutaj są ci ex-nowie kosmiczni. Mają tylko 15 miast, czyli też powinniśmy ich tutaj rozgnieść. No zobaczymy. Trzeba byłoby podzielić siły. W sumie można by tu przyjąć pozycję obronną. A najpierw zniszczyć to i zobaczyć, co będzie dalej. Tak więc póki co pozdrawiam i do zobaczenia.